Panie profesorze, wczesną wiosną 1807 roku niejaki Kajetan Żeromski, 16-letni chłopak, świetny jeździec, świetny strzelec, świetny myśliwy, przekradł się przez Pilicę do księstwa warszawskiego, do 3. pułku ułanów Dziewanowskiego. Dosłużył się tam kapitana. Potem zresztą był zesłany, powrócił do kraju i znowu walczył w powstaniu listopadowym. Co to panu przypomina? No, oczywiście odpowiednią scenę przeprawy przez Wisłę do granicy najpierw śląskiej, a potem przez Pilicę do księstwa Rafała i Krzysztofa Olbromskiego i Cedry, prawda? Oczywiście i tu chyba bardzo pan trafnie to wynalazł, bo ja nawet nie pamiętałem to o tym. To był dziad pisarza. Tak, o to chodzi, że Żeromski pisał i własną historię, historię własnych przeżyć, własnej duszy, i w historii rodziny. W Wiernej Rzece są też takie fragmenty zaczerpnięte wprost z rodzinnej historii. Teraz jak znamy pamiętniki, to jeszcze więcej tych rzeczy wypływa, takich autentyków. Pisarz bardzo bliski autentycznego przeżycia, bliski pamiętnika jakoś. Stefan Żeromski, i są na to świadectwa w jego pamiętniku, wzrastał wśród podań legend rodzinno-historycznych. Od 3 albo 4 pokoleń zawsze ktoś z rodziny Żeromskiej był zaplątany w jakieś działania, włącznie z ojcem zresztą pisarza, powstanie styczniowe. I trwała pamięć, o ciotki opadał, on tam zresztą mówi o jednej z ciotek, tak, która była żywą skarbnicą tej wiedzy o rodzinie. Myślę, że ta atmosfera kultu historii, pogłębiona przez pobyt w Rapperswilu, gdzie Żeromski miał do czynienia z ogromną ilością materiałów dotyczących czasów napoleońskich i powstania listopadowego, spowodowała to, że mogły powstać popioły. No, oczywiście, na pewno i atmosfera rodzinna, i osobiste perypetie już z pracy nawet właśnie w Rapperswilu Żeromskiego, ale też nie zapominajmy, powieść historyczna pełni szczególną funkcję w Polsce. Zadokumentował to już Kraszewski swoim ogromnym cyklem. Potem ta wielka sensacja i wzruszenie ogólne, jakie wywołała trylogia Sienkiewicza. I tu Żeromski jakoś czuł się w obowiązku po swojemu, w innej perspektywie, znowu wrócić jakby do historii. Myślę, że miał jakąś ukrytą, ale chyba całkiem świadomą intencję, by pokazać też czasy wielkiego przełomu. Te same czasy dokładnie, co Mickiewicz w Panu Tadeuszu. I też przez medium takiego zwykłego człowieka. Przecież to się zaczyna jak powieść o Rafale Olbromskim, prawda? Dopiero potem wkraczają inne figury. Ale najpierw ma to być taki sobie zwykły, dosyć taki zawadiacki, ni to kmicic, ni to właśnie jakiś pan Tadeusz, tu pan Rafał, młody chłopiec. Pan Tadeusz wraca ze szkół, a ten jest w szkołach, jak się powieść zaczyna. No potem to się bardzo rozrasta, tylko ma być to chyba człowiek trochę innej epoki, mianowicie człowiek o strasznie gwałtownych namiętnościach. I tu znowu w tej postaci Rafała, która jest jednocześnie odwołaniem do tradycji historycznej, a z drugiej strony jest jakby portretem wewnętrznych przeżyć samego Żeromskiego, bo to jest przecież liryczna bardzo powieść, to tu mamy dwie jakby sprzeczne tendencje, które się zderzyły. Z jednej strony Rafał myśli tak jak Żeromski. To zupełnie ma inną skalę wiedzy o sztuce, wrażliwości na przyrodę, niż moglibyśmy przypuszczać w szlachcicu takim. Ale z drugiej strony ma mieć tę brutalność, tę właśnie taką pazerność na życie, tą gwałtowność, ten nawet swoisty cynizm, który znowu ma być portretem historycznym ludzi z tamtej epoki. Stefan Żeromski pisał popioły w czasie, kiedy bardzo był chory. I zachował się list do Miriama, z którego fragment przeczytam. Utwór mój musiałem skończyć pobieżnie, nie tak jak chciałem. Końcowe ustępy pisałem po krwotoku, leżąc na wznak bez możliwości ruchu. Istotnie, książka się jakby trochę urywa. Jest ta puenta, kiedy wojska przychodzą niemen, ale ostatnie strony ostatniego tomu są wyraźnie szczątkowe, fragmentaryczne, pourywane. Szereg wątków jest niezakończonych, szereg spraw jest nierozwiązanych. Miał być to fragment, w zamyśle Żeromskiego, fragment wielkiego fresku historycznego. No on myślał o napisaniu ogromnej serii powieściowej, która by się zaczynała powstaniem kościuszkowskim, a kończyła powstaniem styczniowym. Tak, to za to mu dopisał tę serię kościuszkowską Rejmont potem, już pod wpływem popiołów zresztą. Natomiast tutaj mamy ślad tego w postaci żołnierza tułacza, tak, prawda, Żeromskiego. A dalej są fragmenty dalszego ciągu, wszystko i nic, prawda. Dalej w
którą są dalsze losy rodziny, prawda? Powtarzają się nazwiska, tak, przecież. Ci sami ludzie nawet występują. I jeszcze aż do Wiernej Rzeki, to są, właściwie to się powtarzają nazwiska z popiołów. Więc ma być to taki wielki epos historyczny. Do natury eposu należało to właśnie chwycenie jakby w panoramie, pokazanie czasu przełomu. Czasu, kiedy się stara Polska zmienia w nową. A to, co pan powiedział o przypadkowości, trochę urywaniu się zakończenia, to jednak jest to takie zawieszenie głosu trochę tak, jak właśnie w panu Tadeuszu. My przecież i Żeromski wie, i Mickiewicz doskonale wiedział, i wszyscy czytelnicy, jak się ta wojna skończyła. Jak się wojna 812 roku skończyła. Natomiast chodziło chyba o to, żeby pokazać to nowe, rodzące się społeczeństwo w momencie wielkiej, słonecznej nadziei. Takiej wielkiej nadziei, że wszystko się teraz zacznie. Potem my wiemy, my wszyscy wiemy, i autorzy, i czytelnicy, że to się kończy strasznie, znowu ciemną nocą, ale przecież po takim wschodzie słońca nastąpi następny. Prawda? To jest mityczna trochę kreacja nadziei i przyszłości. Książka była drukowana od czerwca 1902 roku w odcinkach w Tygodniku Ilustrowanym. W 1904 roku wyszło pierwsze wydanie. Zyskała natychmiast ogromną popularność. Tak, świadectwem tego jest antykwaryczna rzadkość pierwszego wydania. Jest to jedna z najrzadszych, jeśli idzie o klasykę polską, książek, pierwodruk popiołów. Ja wiem o zarejestrowanych w dużych bibliotekach kilku zaledwie egzemplarzy. Tak zostały zaczytane. Tak zostały zaczytane. Czy to jest taka dobra książka? Ba, to jest książka niezwykła i zaskakująca przy każdej lekturze, tak jak i teraz to się ze mną stało. To trudno powiedzieć, że dobra książka to znaczy taka bardzo porządnie napisana. Nie, popioły są napisane nieporządnie, popioły są napisane gwałtownie, popioły są takim wylewem liryzmu. Niech pan zwróci uwagę, całe rozdziały można by jak oddzielne anegdoty traktować, prawda? Opowiadanie jakiegoś starego żołnierza, starego legionisty, to znowu jakieś fragmenty czysto liryczne, poezja w prozą, prawda, pisana jak ten Zimorodek, jakieś obrazy przyrody, epizod tatrzański jest oddzielną właściwie historią, a w tym epizodzie znowu są jakby fragmenty legendy Tatr Tetmajera, kiedy ten zbójnik w więzieniu jest pokazany, jak tańczy, ta niesamowita, demoniczna taka scena tańca. Nie, to nie jest dobra powieść, to jest niezwykła powieść. Panie profesorze, powiedział pan przed chwilą, że popioły były pisane jakby w dalszym ciągu tej serii wielkich polskich powieści historycznych, mówiących o losach narodu w XIX wieku. I oczywiście wtedy, kiedy popioły wyszły, jeszcze trylogia była czymś bardzo świeżym stosunkowo. Tak, oczywiście. I porównywano na przykład batalistykę Sienkiewicza i batalistykę Żeromskiego. Są to dwie różne zupełnie batalistyki. Batalistyka Żeromskiego, jak sądzę, pokazuje czarną stronę wojny. Proszę zobaczyć, że w trylogii właściwie prawie nie ma krwi, prawie nie ma cierpienia, prawie nie ma grozy wojennej. Jest to właściwie wspaniała, męska zabawa. Natomiast u Żeromskiego, myślę o Saragosie, o tych rozdziałach poświęconych Saragosie, jest to obraz przerażający. No jasne, że różnica tu jest ogromna. Może jest krew i cierpienia i tortury w trylogii, ale to są malownicze cierpienia. To jak jest jak te wielkie płótna Siemirackiego, prawda? Gdzie estetycznie ogląda się nawet straszności ludzkie. Tu nie, tu rzeczywiście jest prawdziwy gnój, prawdziwe błoto. Krew jest naprawdę czerniejąca, a nie tylko purpurowo-czerwona. To jest wszystko znacznie bardziej autentyczne. Ja bym nawet na czoło tych opisów wysunął Groblę Falenską i obronę tych wsi tutaj, czyli fragment bitwy pod Raszynem, bo Saragosa jest nieco może tak epicko powiększona, prawda? To jest taki sheroizowany opis, ale szczególnie drobne potyczki, jak z Prusakami w karczmie, jakaś taka mała bitwa. Właśnie obrona Falent, noż Saragosa także, różne epizody hiszpańskie. To jest batalistyka, gdzie wiadomo, że autor ma już inny stosunek do świata, ale też inny zasób nawet wiedzy literackiej. Już czytał, podejrzewam, że i Stendhala, opis Waterloo, ale przede wszystkim na pewno czytał Tołstoja. Na pewno czytał zapiski z wojny krymskiej, Tołstoja, te pamiętnikowe, i Wojny i pokój. Oczywiście. Czyli jest to wyraźna polemika z mitem o wojnie jako czarującej męskiej przygodzie, tak, która jednak u Sienkiewicza bardzo dominuje przecież. No oczywiście. Jest tam wprawdzie pokazany taki młody bóg wojny, to jest ten chyba lepiej pokazany niż w dramacie pod tytułem Sułkowski Żeromskiego. Sułkowski tutaj w popiołach, pokazany z tym zimnym okiem człowieka, który kocha wojnę. Ale jednocześnie z kroplą negacji, to znaczy pokazany jako bóg wojny i wyłącznie wojnie się poświęcający, ale coś jest w tym, tej postaci nieludzkiego. Żeromski to wyraźnie podkreśla. Tak, 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 tak.
To jest bardzo, bardzo znamienne, dlatego innego stosunku niż do wojennych panów typu Jaremy Wiśniewieckiego u Sienkiewicza. Nie ujmując nic epice sienkiewiczowskiej, to jest zupełnie coś innego. I myślę, że jeszcze w jednym się ta książka różni, w stosunku do trylogii. Różni się podkreśleniem sprawy społecznej. A, oczywiście. Proszę pamiętać, że te czyny i walki, przewagi wojenne są dziełem całego narodu. Są tam na przykład chłopscy żołnierze. Tak, to bardzo mocno to jest podkreślone. A to wynika jeszcze nie tylko z czułego, bardzo tego wrażliwego sumienia społecznego, jaki miał Żeromski, ale też z dramatycznej wizji historii, właśnie nie takiej panoramiczno ugładzonej. To znaczy, myślę o tym, że Żeromski, jeśli widział uczucie ludzkie, to widział jego wspaniałą, boską i cyniczną jednocześnie zwierzęcą stronę. Jeśli widział na przykład magnata, to zachwycał się jego magnackością, jego pańskością. Tam są niesłychane opisy tej swobody arystokratycznej, urody kobiet i wspaniałości mężczyzn. I z drugiej strony widział, skąd jest, prawda, klejnot na ich ubiorze. Widział ten pot chłopa pańszczyźnianego. Od razu widział egzekucje prowadzone przy pomocy obcych żołnierzy, żeby polskiego chłopa, polski magnat mógł trzymać za mordę, prawda? To jednocześnie wzniosłość i niskość tego świata, a więc musiał widzieć chłopa, a wojnę widzieć nie tylko przez stalowe oczy Bonapartego czy Sułkowskiego, takich ludzi, ale i przez krwawy trud chłopa, żołnierza. Mówimy o Popiołach jako o książce o miłości, jako o książce o wojnie. Jest to także książka o filozofii. Proszę sobie przypomnieć wspaniały fragment Popiołów, mianowicie rozmowę Gintulta z majorem de Witt na temat zła. Żeromskiego przez całe życie, i to wyraźnie widać w jego pisarstwie, dręczył problem istnienia zła. Tu się pojawiają elementy manicheizmu, czyli równorzędności dobra i zła. Tak, tam jest odwołanie do tej wielkiej polemiki świętego Augustyna z manichejczykami. Ale sądzę, że niezależnie od lektur jakiegoś Nietzschego czy Schopenhauera, prawda, i od mody w epoce na te zagadnienia akurat, Żeromski miał chyba wewnętrzne, też chyba bardzo dramatyczne, wracam do tego określenia, dramatyczną wizję świata. Świat to jest piękny, godzien jakiegoś tego zachwytu nadludzkiego zupełnie, jest jednocześnie domeną zła, domeną śmierci. Życie jest jednocześnie śmiercią. Otóż mam wrażenie, że ta szczególnie nastawiona jakby wszystkimi receptorami na dramatyzm życia osobowość, jaką był Żeromski, nie mógł nie być zafascynowany problemem zła. I znowu to zło jest też oglądane, proszę zwrócić uwagę, jakby dwuznacznie, niesłychanie ciekawie. To nie jest tylko stwierdzenie zło, a więc jakaś negacja. Jest fascynacja tą częścią życia, która jest złem. Przejrzałem kilka recenzji z tamtych lat, z początku XX wieku, które opisywały, recenzowały i oceniały Popioły. Zarzuty są zresztą najdziwniejsze i tu nie czas cytować, ale mnóstwo pretensji było co do psychologii postaci. To znaczy podkreślano na przykład świetny rysunek postaci drugoplanowych, bardzo precyzyjny. Tak. Tam jest ten Trepka, taki wolteriani, tak. Tam jest stryj Nardzeski, tam jest ojciec Olbromskiego. Znakomity. Natomiast podkreślano bladość i poza ekstatycznym opisem urody, niemożliwość opisania kobiet. A, bo prosta dosyć sprawa, tu chyba recenzenci hurtem i hurmem mylili się, zaliczając tę powieść do szeregu powieści realizmu psychologicznego, tego realizmu znanego z Prusa, z Orzeszkowej, u nas i z Sienkiewicza powieści i współczesnych i historycznych. Tak próbowali czytać. Tak, próbowali czytać i zdumiewało ich, że Rafał tak różny od Cedry, a Cedro i Rafał tak różni od księcia Gintulta, a oni wszyscy różni od każdej z postaci kobiecych. Właściwie jak zaczynają wpadać w to, co można by nazwać pasją życia, tym głębokim przeżywaniem, bądź miłości, bądź namiętności, bądź tragedii i rozpaczy, że ci ludzie myślą podobnymi zdaniami, podobnymi słowami, nie zdawali się sprawy, czy nie chcieli zdawać się sprawy, że to jest powieść liryczna, że tutaj to jest moderna, to jest młoda Polska, że tu Żeromski właściwie pisał bez przerwy o swojej pasji życia, wkładając ją w myśli przeróżnych postaci. Oczywiście tylko pierwszorzędnych. Przy postaciach drugorzędnych zachowywał się w tradycji realizmu opisowego. Zwyciężał pisarz. Ja myślę, że to jest bardzo trafne, to co pan powiedział. I to jest jakby podstawowe nieporozumienie, ciągnące się chyba nawet do dzisiaj w ocenie, w lekturze i w rozumieniu Popiołów. Ach, oczywiście.